2 miliony subskrypcji. 2 miliony subskrypcji! Przez całe wakacje wróciłem około 70 filmów. No tyle, ile trwałem do teraz wakacje, także naprawdę wkładam masę pracy w to. Wszystko oczywiście robię sam. Nawet nie wyobraźcie sobie, jaka to jest ciężka praca, ale dzięki tej ciężkiej pracy mamy to. Moi drodzy, jest was 2 miliony na kanale. No i tak jak obiecałem, na 2 miliony obiecałem wam, że zetnę włosy. Zanim to zrobię, a tak, już powiem wam to oficjalnie, zrobię to. To się stanie. Nie musicie się o nic bać, włosy to nie ręka, odrosną. Także spokojnie, jeżeli coś będzie nie tak, to po prostu te włosy z powrotem zapuszczę, ale wydaje mi się, że warto zrobić coś nowego. To na pewno troszeczkę ożywi i odświeży ten kanał. Jeżeli ty jesteś, to zostaw hashtag 2 miliony, a ja zabiorę cię w podróż, w bardzo fajną podróż, na której mi zależy, żeby wam tę podróż pokazać, bo nie jestem na YouTubie od roku. Są youtuberzy, którzy w rok, w dwa lata robią 2 miliony, czy milion, ileś tam tysięcy, bo teraz to wszystko jest łatwiejsze. Jak 2011 rok. Masz wreszcie internet. Masz wreszcie wraca internet. Na YouTube. Wraca na YouTube. Wyjaśniło, wszystko jest okej. Okay. To nie było tak jak w tych czasach, 2011 rok, że miałeś tak o sobie internet, no trzeba było czekać. I 26 października urodziła się moja córka, tylko że 8 lat później. Nawet nie wiedziałem, 26 października, ale jaja. 2500 widzów i pozdrowienia. Witam was w odcinku specjalnym, tak. 7 czerwca z okazji 2010 widzów, którzy zaszczycili mnie swoją obecnością na moim profilu na YouTubie. Także bardzo serdecznie dziękuję. No i co? Myślę, że powoli zacznę robić to, co chciałem i podziękuję za to, że jednak ktoś mnie odwiedził, że najpierw kogoś zabiję, byłoby bardzo miło. O, tak. Byłoby bardzo miło. Na sam początek chciałbym... Ło, ty w życiu. Tak to się robi. Origins, tak. Wow. Ładnie. Ale fragi. Patrzcie to, to. Ach. Bing! Ale siadł. Ten Karolek grał kiedyś w Counter-Strike'a. W każdym razie, moi drodzy, 7 czerwca 2010 rok, 250 widzów, podziękowania. Jezu, ale to jest, nie wyobraźcie sobie, jaka to jest nostalgia. W ogóle napiszcie komentarz, jeżeli jesteście w tym momencie, napiszcie komentarz, od kiedy ze mną jesteście, ale tak naprawdę. Nie, o, oglądam cię od 1000 widzów, a tak naprawdę oglądacie mnie 3 miesiące. Szczerze napiszcie, od kiedy mnie oglądacie. Później muzyczne wideo u Karolka, zaczęła się moda na tworzenie muzyki dla youtuberów, które używają, na przykład, którzy używają tych numerów do outra. I tutaj zrobił mi piosenkę Kitek. Cześć mistrze, z tej strony Karolek95 i zapraszam na nowy hit DJ-a Kitka. Musicie to usłyszeć. Yeah. O Jezu, jakie fajne! Halo! Halo! Pamiętam, jakby to było wczoraj, to był 2012 rok, 1 lipca 2012 roku. A zobaczcie, jak to wjeżdża. Bożesz w mordę! Piękne, po prostu piękne wspomnienia. 1 lipca 2012 roku Kitek, czyli taki mój znajomy z Counter-Strike'a, kiedyś się poznaliśmy bardzo dawno temu. Jak teraz jesteście na przykład dziećmi, to wiele osób poznajecie grając na przykład w gry komputerowe. Tak było też kilkanaście lat temu, no w tym wypadku kilka, powiedzmy 7 lat temu, gdzie też poznałem Krystiana na serwerze w Counter-Strike'u, także w ogóle śmieszna sprawa, ale... Ale tak było i do dzisiaj mamy ze sobą kontakt, jesteśmy znajomymi. O Jezu, jak fajnie, sentymentalnie. Tutaj specjal na 3,5 tysiąca widzów i pokażę wam najlepsze momenty, czyli teoretycznie filmy, od których zaczynałem. Zacznijmy od Silent Hill Homecoming. To była gra, którą chciałem kiedyś zaimponować dziewczynie na YouTube. I taka jest prawda. Zacząłem nagrywać, bo chciałem zaimponować dziewczynie, bo oglądała kogoś, kto również nagrywał na YouTube, dlatego chciałem się za to wziąć i taka jest... Takie jest powstanie tak naprawdę tego kanału. Siema, kochani... Karolek95, no i jesteśmy w mojej serii pograjmy w Silent Hill. Będzie to Silent Hill 5 Homecoming. Oczywiście na początku chciałem dodać, że moją inspiracją jest Bungo21. Bungo, tak, pozdro. Nie mylicie się, właśnie ten sam Bungo, który nagrywał poprzednie części Silent Hilla w dobrej serii, która nazywała się troszkę inaczej. Bo zagrajmy wy. A moja seria nazywa się Pograjmy wy, a nie Zagrajmy wy. Rozumiecie to? Tę serię zaczynałem w 2010 roku w kwietniu. Coś po prostu sentymentalnie pięknego. Kolejna seria, którą wrzucałem na kanał, to był Fahrenheit, czyli na chwilę obecną jedna z moich ulubionych gier od studia Quantic Dream, które stworzyło na dzisiejsze czasy m.in. Detroit Become Human, Heavy Raina, no takie po prostu klasyki, klasyki, w które warto zagrać. Ale Fahrenheit, uwierzcie mi, mimo starej grafiki, ja chciałbym, żeby ona była, ta gra, troszeczkę odświeżona. To jest najlepsza gra Quantic Dream, którą wam serdecznie polecam. No cześć kochani, kłaniam się nisko, Karolek95. Witam w kolejnym Pograjmy Wy. Jest to tym razem Fahrenheit, który wygrał głosowanie. Aż 7 głosami, o ile się nie mylę. Zaraz zobaczę.
Tak, 7 głosami wygrał z grą Dreamfall oraz 9 z Sherlockiem Holmesem. A głosowało 30 osób. 30 osób głosowało wtedy w ankietach na gry, które mam nagrywać. To była tak niewyobrażalna pasja, to, że chciałem po prostu wrzucać filmy na portal społecznościowy YouTube. To jest niewyobrażalne. Następna gra, którą później wrzucałem na kanał. Później niestety te serie mi usunęli. Włamali mi się na kanał i usunęli mi serię z tej gry, co było no dużym minusem. Miałem jeszcze na kanale wtedy gry takie jak Bioshock i Sherlocka Holmesa, którego właśnie ktoś, kto włamał mi się na kanał. Niestety, włamania też miały miejsce wcześniej dużo, czyli haki na YouTube niestety usunęli mi ten film, ale zobaczcie, kolejna seria, którą wrzucałem później na kanał. Kochani, Karolek95 i witam was w grze niespodziance, jaką jest Dreamfall. Kontynuacja bodajże najdłuższej podróży. Jak The Longest Journey, tak? The Longest Journey! Wiecie, że nagrywałem The Longest Journey? No, 2010 rok, piękne czasy. Miałem wtedy 14 lat i w ogóle nie umiałem angielskiego. 15 lat prawie. Witam was w Pograjmy w Piła. Moi kochani, już pewnie połowa z was odskoczyła. Co to za przywitanie, gościu? Znali tak, Syberia dwójkę. Syberia cała. Ta Syberia cała obskura, cała amnezja. Amnezja. Tego było naprawdę sporo. Jack był jeden odcinek, także to da się zrobić. Wrzucę jeszcze raz, ponieważ mam to gdzieś na pendrive'ie. Na razie więcej nie nagrywałem, zostawili Silent Hilla, Fahrenheita. No i to był właśnie włam na konto, który mnie jako twórcę strasznie zniechęcił do późniejszego nagrywania. W sensie to było bardzo trudne. Uwierzcie mi, że jako osoba, która miała frapsa i nagrywała tylko zacznie odcinek, prowadziłem cały odcinek bez żadnego cięcia. Musiałem wrzucić to do programu, który to przerenderuje. Wtedy jeszcze tych programów do końca nie było. Tak trudne było wrzucanie filmów do internetu, że nie zdajecie sobie po prostu z tego sprawy. To była mordęga. W porównaniu do tego, co jest teraz, jakie macie możliwości, ile macie poradników, żeby wrzucać te filmy, to była mordęga. Później pierwszy meetup. Słuchajcie, to był meetup w Katowicach. Witulka, taki znajomy ze szkoły później. Tam było ze 25 osób na tym meetupie i przyjechałem na meetup, żeby spotkać się z 25 osobami. Nawet nie macie pojęcia, jakie to są wspaniałe wspomnienia już po czasie. To idzie 25 osób za mną, to były takie pierwsze meetupy. Takich rzeczy ogólnie, nie wiem, teraz na chwilę obecną nie można chyba robić, jeszcze bardziej w centrach handlowych. Ale tak jak mówię, pierwszy meetup chyba 5 lipca, w każdym razie jakoś w lipcu 2013 roku nawet nie pamiętam, ile wtedy miałem subskrypcji, to nie jest istotne, ale organizowałem pierwszy meetup. Później zrobiłem taki special na nie wiem ile tysięcy ludzi, ale musicie to zobaczyć, to jest... Tak się postarałem. One man is playing on the computer so that your viewers happy. Stary pokój. 5000 subskrypcji. He didn't know what kind of special film can do for the occasion, but he decided not to do anything special. Get ready for a great special movie. It is not Hugh Laurie that the poor in terms of this and healing people in an amazing way. It is not Spider-Man, so that half of New York can rest easy. It is not your favorite singer, whose songs can pull you out. It will not be explosions and pouring blood on the walls. Pouring blood on the walls. Amnesia. Do you know who is your hero? I will tell you. It's just your YouTuber. This is Karolek that I thank you for 5000 spectators. Nie, po prostu nie mogę, to są takie czasy. Jezu, żyjemy teraz w czasach, w których coś takiego w ogóle nie miałoby prawa bytu. 5000 subskrypcji, a ja robię trailer filmowy, zwiastun filmowy, który mówi o tym, że jestem normalnym gościem, normalnym youtuberem, zrobiony w stylu nieporównywania się do Spidermana, bo wielu może z was koloryzować, tylko że jest taki bohater, ten robi to, a ja jestem po prostu Karolek i dziękuję wam za 5000 subskrypcji. Coś po prostu rewelacyjnego, ale to nie jest koniec, bo później kanał szedł dalej. Powstał mój pierwszy sklep. Witam, bardzo serdecznie, z tej strony Karolek 95. 4 grudnia 2013 rok. Z okazji 10 tysięcy widzów. Moi jak drodzy, ja wyglądałem? Jestem tak troszeczkę taki chudy. Elegancko, prawda, w i chudo. Moi drodzy, przede wszystkim tutaj macie linki do wcześniejszych specjali. Co ty mówisz, jak adnotacje już nie działają, gościu? W każdym razie, specjal na 10 tysięcy mistrzów plus elegancki Karolek, czyli gościu, który zrobił special i otworzył sklep z ciuchami. Pierwszy mój sklep wtedy to jeszcze było na Kapselu. Niestety współpraca do teraz nie ma miejsca, aczkolwiek takie rzeczy też się działy. Mój pierwszy sklep powstał na Kapselu i to zrobiłem swój taki pierwszy merch w 2013 roku specjalnie dla widzów, dla subskrybentów, żeby mogli zakupić jakąś koszulkę. Ceny były po prostu horrendalnie śmieszne, marże
miałem może 5 zł na koszulce. Koszulki kosztowały chyba 35 czy 40 zł. Takie, no takie były czasy. Na samym początku chciałem wam bardzo, bardzo serdecznie z całego tutaj mojego mistrzowskiego, bijącego też dla was serducha podziękować za 100 tysięcy subskrypcji. Pierwszy taki poważniejszy film, w którym ja się troszeczkę rozwinąłem, bo później moja postać, jakby postać Karolka, ewoluowała. To były gry indie, to były jakieś śmieszne rzeczy, to były jakieś głupie rzeczy, bo nie mówię, że przez ten cały czas nie zrobiłem głupich rzeczy na YouTube. Takie też się zdarzały. Przy moim trybie produkcji, czyli jeden film teraz w tygodniu, w wakacje, przy 1600 chyba filmów wrzuciłem, nie jestem w stanie nie popełnić błędu przy montażu, czy nie wyciąć czegoś, czy jakiegoś, nie wiem, dłubania w nosie, kręcenia w uchu. Takie rzeczy, jeżeli robię to sam, bo robię to sam od wielu lat, robię to sam, takie rzeczy mają prawo mieć miejsce. Także tutaj o 28 sierpnia 2014 podziękowanie za 100 tysięcy subskrypcji na kanale. Ten film, który teraz zobaczycie, jest dla mnie bardzo ważny. W tym filmie, który teraz zobaczycie, pragnę 250 wam serdecznie podziękować za wszystko, co dla mnie robicie. Jest was już niesamowita suma mistrzów, która... No w każdym razie mówię o tym, że jest mi naprawdę miło, że doceniacie moją pracę, że już wtedy 250 tysięcy osób i ja dla tych osób wiedziałem, że tworzę dla osób, które faktycznie są zainteresowane tym kanałem. Obawiam się, że w tych 250 tysiącach osób są osoby... znaczy, nie wpływa to jakoś specjalnie na mój kanał czy na moją osobę, ale wiem, że w tych osobach, które oglądają mnie kiedyś i teraz, do teraz subskrybują kanał, nie są zadowolone z obecnego prowadzenia kontentu. Ale niestety takie mamy czasy. Czasem trzeba zrobić coś mainstreamowego, czasem coś entertainment, bardziej rozrywkowego. Na tym opiera się teraz mój kontent na kanale, także to nie jest nic nadzwyczajnego. Pierwszy milion, czyli rozpuszczenie włosów. Nagrywam, kochanie. Jeszcze w Poznaniu. Piękne czasy. Moi drodzy... Gwiazda Roksia! O no! Moment na zdjęcia, proszę, cykajcie, cykajcie. Gdzie są fresh? Ja gdzie są fresh? Doczekaliście się, mili? Pośmiewiska starczy. I to był Karolek na milion, czyli z rozpuszczonymi długimi włosami. No i teraz nadszedł czas, żeby te włosy długie, rozpuszczone, które widzieliście na milion, czyli z 6 sierpnia 2016 roku, czyli w trzy lata milion, kolejny milion na kanale, jest już was 2 miliony. Chciałem wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, że oglądacie, przede wszystkim tym prawdziwym widzom, którzy są ze mną do teraz, oglądają to, co wrzucam, bo czasem wiadomo, można się dostosować kontentem, czasem wrzucam coś fajnego, czasem bardziej rozrywkowe rzeczy, ale tak jak mówię, wiele rzeczy się pozmieniało. Do czego prowadzi ten film? Do tego, żeby pokazać wam, jak było kiedyś, a jak jest teraz. I w tym momencie mamy 2 miliony subskrypcji na kanale. Kiedyś były podziękowania, a teraz już to robimy w formie bardziej challenge'ów. No i obiecałem wam już wtedy, że na 2 miliony subskrypcji zetnę włosy. I tak też się stanie. Także mam nadzieję, że będziecie tego wyczekiwać, bo to będzie naprawdę ważny krok dla mnie, dlatego że całe życie miałem długie włosy. I wyobraźcie sobie gościa, który no... całe życie ma długie włosy i przychodzi moment, w którym musi podjąć decyzję. Naprawdę, tak, jeszcze tym bardziej, że wam obiecałem, tak, że czuję się zobowiązany do tego, żeby to zrobić. I mówi, okej, Karol, robimy to. 2 miliony subskrypcji, obiecałeś, musisz ściąć włosy, kombinuj teraz. Więc tutaj nie będzie żadnego clickbaitu, po prostu na 2 miliony subskrypcji ścina włosy. Wiem, że oglądacie mnie nie tylko dla moich włosów, to jest taki jakiś mój znak rozpoznawczy, czyli ta kitka z tyłu. Ale dla mnie będzie to dużo wygodniejsze, w sensie wakacje, 35 stopni, długie włosy. Sami rozumiecie. Nadszedł po prostu ten moment, w którym to się wydarzy, także mam nadzieję, że trzymacie kciuki, że wszystko będzie dobrze, że jesteście ze mną tutaj w tym momencie i że będziecie czekać na film, w którym te obcinanie włosów zobaczycie, a ten film pojawi się już niebawem na kanale. Czekujcie, hashtag 2 miliony zostawcie i bardzo serdecznie dziękuję. Kurczę, naprawdę nie wiecie, jak bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, że ten ogrom pracy, nie mam montażystów, nie mam osoby, które mnie nagrywają, czasem pomaga mi Jasiutka, czasem ktoś mnie nagra, ale to są jakieś sporadyczne filmy. Wszystko robię po prostu od wielu, wielu lat sam, z naprawdę staram się z największą dbałością o to, żeby to wszystko wyglądało idealnie, ale czasami, tak jak mówię, nie da się po prostu ominąć pewnych rzeczy, w sensie tu się zrobi coś głupiego, tu się zrobi coś głupiego i przy moim trybie wypuszczania filmów, czyli ta produkcja jest naprawdę na wysokim poziomie, dużo tego wrzucam do internetu, czasem zdarzają się błędy, za które serdecznie przepraszam, także mam nadzieję, że rozumiecie. I tyle ode mnie, do zobaczenia już w kolejnym filmie, w którym zetnę włosy, będzie ścinanie włosów, także tyle, trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapeczki, jak czekacie, to zostawcie łapeczkę w górę. No i co, Karol, do roboty, teraz się pojawi jeszcze kilka filmów normalnych, a później ja będę was informował na bieżąco na moich social media, kiedy ścinamy włosy. Także dziękuję wam za to, co było nawet od tego 2010 roku. Dziękuję wam za to, co było po 3-4 latach, po 5 latach, gdzie było was 100 tysięcy, 250 tysięcy, pół miliona, milion, półtora miliona. No i teraz ścinamy włosy, także do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach na moim kanale i ścinaniu włosów. Dzięki, że jesteście. Łokieć, puu!